pracy należy wskazać jako właściwy punkt wyjścia dla tej dyskusji pontyfikat Pawła VI, który w swojej egzhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi o ewangelizacji w świecie współczesnym opublikowany 8 grudnia 1975 wzywa do nowego proklamowania Ewangelii, ponieważ, jak to określa, dzisiaj dość często powstają takie warunki, których zupełnie odchodzi się od prawa Chrystusowego, a wielu ludzi, nawet ochrzczonych, pozostaje poza nawiasem życia chrześcijańskiego. W latach po zamknięciu Soboru Watykańskiego II ten sam papież będzie świadkiem szybko postępującego procesu sekularyzacji społeczeństw oraz jej destruktywnych skutków w życiu wspólnoty Kościoła. W swojej homilii wygłoszonej podczas uroczystości świętych Piotra i Pawła w 1972 roku, rozważając na przykład sytuację Kościoła w świecie, Paweł VI zauważył, że poprzez jakąś szczelinę, pięknięcie, wdarli się do Bożej świątyni szatańskie opary. Papież mówił o przenikających wątpliwościach, niepewności, niepokojach, niezadowoleniu i niezgody. Czyjegoś dźwięku mówił też o utracie zaufania do Kościoła, przy jednoczesnym dawaniu pełnej wiarygodności i ufności prorokom świeckim, używającym współczesnych środków komunikacji masowej, czy też różnych ruchów społecznych, próbując właśnie w nich i poprzez nie odnaleźć właściwą formułę dla prawdziwego życia. Paweł VI zauważył, że także w Kościele dominował duch niepewności, pomimo tego, że zaraz po Soborze Watykańskim II uważano, iż rozpoczął się dzień pełen słońca dla historii Kościoła, podczas gdy zamiast tego nadszedł dzień pełen chmur, burz, ciemności, poszukiwań, niepewności. Papież dodał, iż próbuje się raczej pogłębiać powstałe przepaści, aniżeli niwelować. Te smutne obserwacje papieża Pawła VI wskazują na pięknięcie w życiu Kościoła spowodowane brakiem zdolności do zobaczenia organicznej natury jego życia, który to otrzymuje od Chrystusa nieprzerwanie poprzez wielki dar Ducha Świętego dla ewangelizacji świata. To pięknięcie utożsamia się z postrzeganiem, że wszystko to, co następowało w Kościele, począwszy od pierwszych uczniów, nie było niczym innym, jak tylko zdradą, dlatego też Kościół musi zostać stworzony, czy też założony ex novo. Powracając w powinien sposób do życia pierwotnych wspólnot kościelnych, które w tym sposobie myślenia są postrzegane jako naiw, to znaczy te, które nie liczą się z poważnymi wewnętrznymi trudnościami, jakim Kościół powinien wystawić czoła od początku i o jakich to daje świadectwo w dziejach apostolskich święty Łukasz, a także święci Paweł, Jan, Piotr i Jakub w swoich listach. W swoich corocznych przemówieniach do Rady Rzymskiej od 69 do 73 roku papież Paweł VI często rozważał problem utraty szacunku dla niezwykle ważnej i nie do zastąpienia, chociaż jednocześnie pokornej posługi prawa kanonicznego, obronie i promocji naszego życia w Chrystusie w Kościele Świętym. Jego powtarzanie często wezwania do docenienia i uznania na nowo jako ważnej i niezbędnej dyscypliny Kościoła są wyraźnym wskazaniem na negatywną sytuację osłabienia prawa kanonicznego w obecnym czasie. Mierząc się z powszechną opinią, zgodnie z którą Sobór Watykański II
miałby w pewien sposób odrzucić posługę prawa kanonicznego, Paweł VI ośmiać się. Sobór Watykański II nie tylko nie odrzucił posługi prawa kanonicznego, to znaczy normy, która precyzuje obowiązki i broni praw członków Kościoła, ale sobie jej życzy i jej chce jako konsekwencji władzy danej przez Chrystusa Jego Kościołowi, jako wymogu Jego społecznej i widzialnej natury, wspólnotowej i hierarchicznej, jako przewodnika ku życiu religijnemu i ku doskonałości chrześcijańskiej oraz jako ochrony prawnej samej wolności. W jeszcze innym przemówieniu Doroty Rzymskiej z 19 stycznia 70 roku Paweł VI pochyla się nad problemem dotyczącym powstałej dychotomii pomiędzy prawem kanonicznym i wolnością w Kościele i wyjaśnia, że prawo kanoniczne nie stoi w opozycji do wolności, ale służy wymogom pewnej i skutecznej ochrony wspólnych dóbr, wśród których tego podstawowego, jakim jest praktykowanie samej wolności, które może być odpowiednio zagwarantowane tylko poprzez właściwie uporządkowanie współżycia społeczności wierzących. Lata po soborze naznaczone byli brakiem przedstawowej znajomości dyscypliny Kościoła. Powiem więcej, przekonaniem, że taka dyscyplina nie była już więcej ani przydatna, ani zgodna z jego naturą. Ta sytuacja powodowała naprawdę negatywne i niszczące skutki w życiu Kościoła, takie jak nagminne łamanie prawa liturgicznego, rewolucyjne zmiany w katechezie, które prowadzały często próżny egzamin, a nawet błędy w nauczaniu wiary, upadek dyscypliny w procesie formacyjnym i w życiu kapłańskim, zaniedbanie podstawowych elementów życia religijnego i niszczącą utratę orientacji w wielu instytutach życia konsekrowanego, czy to męskich, czy to żeńskich, utrata tożsamości wielu katolickich instytucji charytatywnych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej, brak poszanowania dla natury małżeństwa i wiele innych jeszcze problemów, których nie sposób teraz wymienić z powodu ich wielości i różnorodności. Pontyfikat Jana Pawła II może być określony jako nieustannie wezwanie do rozpoznawania wyzwania stojącego przed Kościołem do bycia wiernym swojej misji, otrzymanej od Boga, społeczności kompletnie sekularyzowanej i dodania odpowiedzi na to wyzwanie poprzez nową ewangelizację. Nowa ewangelizacja to nauczanie wiary poprzez katolickie głoszenie, to celebrowanie wiary poprzez świętą liturgię, której przedłużeniem jest modlitwa i praktyki pobożnościowe, a także życie wiarą poprzez praktykowanie cnót. A wszystko to powinno być czynione jak gdyby po raz pierwszy, to znaczy z zaangażowaniem i energią pierwszych uczniów i pierwszych misjonarzy, którzy przybywali na nasze ziemię. Niezwykłą syntezę nauczania papieża Jana Pawła II na temat ewangelizacji możemy znaleźć w jego liście apostolskim zatytułowanym Novo Millennio in Eunte na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000. Wobec niebywale trudnej i poważnej sytuacji dzisiejszego świata jesteśmy, przypominał nam nieustannie błogosławiony papież, jak pierwsi uczniowie, którzy po usłyszeniu kazania świętego Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego pytali jego i innych apostołów: bracia, co mamy czynić? I tak jak pierwsi uczniowie wobec pogańskiego świata, który nawet nie słyszał o naszym Panu Jezusie Chrystusie, tak samo i my stoimy wobec kultury, która zapomniała już Boga,
i jest wroga jego prawu wpisanego w serce każdego człowieka. Mając na uwadze ogromne wyzwania, przed którymi stanął Kościół w dzisiejszych czasach, papież Jan Paweł II upominał nas, abyśmy nie poszukiwali jakiejś magicznej formuły albo wymyślali jakiegoś cudownego nowego programu, dzięki którym moglibyśmy zbawić świat i nas samych. Jan Paweł II w mocnych słowach twierdził: nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna osoba oraz pełność, jaką ona nas napełnia, ja jestem z wami. Ten sam papież przypominał nam, że programem, z jakim powinniśmy skutecznie stawić czoła wielkim wyzwaniom duchowym naszych czasów, jest Jezus Chrystus, który żyje dla nas w Kościele. A oto jego słowa zawarte w analizowanym dokumencie, które wyraźnie wytyczają nam kierunek działania apostolskiego. Program już istnieje. Ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w nim życiem trynitarnym i z nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie. Mówiąc w skrócie, programem, który prowadzi każdego z nas do wolności i prawdziwego szczęścia, jest świętość życia, realizowana zgodnie ze stanem życia każdej osoby. W rzeczywistości papież Jan Paweł II przedstawił cały program duszpasterski dla Kościoła w świetle świętości życia. W rzeczywistości jednak podporządkowanie programu duszpasterskiego nadrzędnej idei świętości to decyzja brzemienna o skutki. Wyraża ona przekonanie, że skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: czy chcesz przyjąć chrzest? Znaczy zapytać go razem: czy chcesz zostać świętym? Znaczy postawić na jego drodze radykalizm kazania na górze. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonali jest Ojciec wasz niebieski. Odwołując się do Soboru Watykańskiego II, papież Jan Paweł II kontynuował, przypominając nam, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym geniuszom świętości. Papież Jan Paweł II pouczył nas o nadzwyczajnej naturze naszego zwyczajnego życia. Ta niezwykłość, ta nadzwyczajność wypływa z tego, że jest przeżyta w Chrystusie i stąd rodzi w nas nieporównywalne z niczym piękno świętości. Papież mówił: drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania. Składam dzięki Bogu za to, że pozwolił mi beatyfikować i kanonizować w minionych latach tak wielu chrześcijan, a wśród nich licznych wiernych świeckich, którzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia. Dzisiaj trzeba na nowo
przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólny i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Ale jest też oczywiście, że istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Winna ona złączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupowej oraz nowszymi formami udostępnianymi przez stowarzyszenia i ruchy uznane przez Kościół. Widząc w nas codziennie nawracanie się, dzięki któremu staramy się dojść do wysokiej miary świętości, wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego, nasi bracia i nasze siostry odkryją wielką tajemnicę ich własnego zwyczajnego życia, którym Bóg napełnia ich każdego dnia swoją miłością bez końca i bez miary, wzywając ich do świętości życia w Chrystusie, swym jednorodzonym Synu. Jak nauczał papież Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej Christi Fidelis Laici, otworzenie chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej może nastąpić tylko poprzez otworzenie chrześcijańskiej tkanki samych wspólnot kościelnych, zaczynając od pojedynczej osoby w rodzinie, w domu. W swoim pierwszym przemówieniu do Kurii Rzymskiej z okazji życzeń grudniowych 2005 roku, w 40. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, papież Benedykt XVI podjął rozważania na temat pęknięć w Kościele w okresie posoborowym. Ojciec Święty mówił o walce toczącej się pomiędzy dwiema interpretacjami Soboru. Bez wchodzenia w drobne szczegóły tej dyskusji papież zauważył, że to pęknięcie może skończyć się rozdźwiękiem pomiędzy Kościołem przedsoborowym i Kościołem posoborowym i że usprawiedliwia ono w ten sposób taką interpretację Soboru, która nie bazuje na tekstach przyjętych przez ojców soborowych, ale na tym, co często określane jest jako prawdziwy duch Soboru, który można odkryć porywie ku nowemu, który jest oczywisty w tekstach. Skutek braku ciągłości i pięknięcia został opisany przez papieża Benedykta XVI, jak następuje. To sprawia, że popełnia się błąd w rozumieniu natury Soboru jako takiego. W ten sposób jest on rozumiany jako pewien rodzaj konstytuanty, która eliminuje starą konstytucję i ustanawia nową. Jednakże konstytuanta potrzebuje zleceniodawcy, a następnie zatwierdzenia przez zleceniodawcę, to znaczy przez naród, któremu konstytucja ma służyć. Ojcowie nie mieli takiego mandatu i nikt im takiego mandatu nigdy nie dał. Nikt zresztą nie mógł go dać, ponieważ podstawowa konstytucja Kościoła pochodzi od Pana i została nam dana po to, abyśmy osiągnęli życie wieczne i dlatego w tej perspektywie jesteśmy w stanie oświecić także życie w czasie oraz sam czas. Ta analiza papieża wskazuje na konieczność nowej ewangelizacji, która koncentruje się na darze życia Chrystusa dla nas, jako jednostek i jako wspólnot, który to został nam dany w Kościele i dzięki któremu żyjemy i możemy służyć naszym bliźnim. Z przeprowadzonych dotąd rozważań jasno wynika, że znajomość dyscypliny kanonicznej i szacunek dla niej jest czymś absolutnie koniecznym, kiedy mówi się o odpowiedzi Kościoła na wezwanie do nowej ewangelizacji.
istnieje wiele aspektów dotyczących sposobu nowej ewangelizacji poprzez dyscyplinę kanoniczną. Za chwilę przedstawię cztery przykłady niedawno wskazane przez kardynała Raimonda Laoburkę, prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej Rzymu. Pierwszym aspektem jest szacunek dla stanu prawnego jako fundamentu dla sprawiedliwych relacji i spójnego działania wewnątrz Kościoła. Mówiąc jeszcze dokładniej, musimy stawić czoła tendencjom przeciwstawnym w kulturze, które są wrogie organicznej jedności związanej z ciałem Chrystusa. Trzeba przezwyciężyć powszechną nieznajomość prawa kanonicznego postrzeganego jako coś tajemniczego, niedostępnego dla ogółu albo uważanego jako nieaktualna już rzeczywistość, czy też przeżytek dla życia Kościoła. W tym samym czasie należy stawić czoła błędnemu konfliktowi pomiędzy prawem kanonicznym a naturą duszpasterską Kościoła, pomiędzy prawdą i miłością. Drugi aspekt związany jest z tym, że kluczem dla formy nowej ewangelizacji poprzez dyscyplinę kanoniczną jest studowanie źródeł instytucji kanonicznych w Piśmie Świętym oraz w tradycji. Na przykład norma dotycząca wykluczenia z komunii świętej osób, które trwają w publicznym grzechu ciężkim, ma początki swojego rozwoju sięgające czasów świętego Pawła. Trzeci aspekt dotyczy studiowania tekstu prawa kanonicznego, które to studiowanie powinno respektować intencję prawodawcy i unikać w ten sposób każdego rodzaju formalizmu. Sformułowanie dyscypliny wywodzi się z solidnych podstaw prawnych, kanonicznych i teologicznych, które mogą być poznane tylko przez kogoś, kto studiuje z pokorą. Wszelkie formy manipulacji prawem dla promowania określonych projektów czy zamiarów są przyczyną poważnych szkód wyrządzonych wiernym Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Następnie prawo liturgiczne powinno stać się w pierwszym miejscu pośród norm kanonicznych, ponieważ chroni rzeczywistości najświętszych w Kościele. Niezwykle interesujące jest to, jak papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis rozważa nadużycia związane ze spowiedzią i rozgrzeszeniem ogólnym, które profanują i uwrancają osobowemu spotkaniu z Chrystusem w sakramencie pokuty, przypominając nam w tym samym czasie zarówno o prawie do takiego spotkania ze strony penitenta, jak również o prawie samego Chrystusa oraz, że w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia zmierzył się z poważnym problemem nadużyć dyscypliny Kościoła w tym, co związane jest z sakramentem świętej Eucharystii. We wspomnianej encyklice papież twierdził: czuję się zatem w obowiązku skierować gorący apel, ażeby podczas sprawowania ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności Eucharystii, takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, w której jest sprawowana tajemnica. Apostol Paweł był zmuszony skierować na gorące słowa do wspólnoty w Koryncie z powodu poważnych uchybień w celebracji eucharystycznej, którą sprawowali podzieleni, tworząc różne frakcje. Również w naszych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej celebracji Eucharystii. W każdym razie znajomość i zachowywanie dyscypliny kanonicznej
wyzwala nas ku temu, abyśmy stali się narzędziami, poprzez które obecność Chrystusa, dobrego pasterza, pomiędzy tymi, którzy przynależą do Niego, była bardziej widoczna i działanie świętej liturgii było nacechowane przez Niego samego. Mówiąc o nowej ewangelizacji w kontekście kultury prawnej, chciałbym zatrzymać się tylko na aktualnym przykładzie, który niedawno rozważał prawa audytor Trybunału Roty Rzymskiej, ksiądz Markus Grawlich, i dotyczącym prawa do małżeństwa i do rodziny, podczas gdy mamy do czynienia z projektami uznania faktycznych związków pozamałżeńskich, czy też zrównania związków osób homoseksualnych z małżeństwem. W związku z tą sytuacją papież Benedykt XVI broni prawdy o małżeństwie przeciw relatywizmowi i pozytywizmowi prawnemu, które postrzegają małżeństwo tylko jako czyste sformalizowanie społecznych związków uczuciowych. W konsekwencji ono nie tylko staje się akcydentalne, przypadkowe, jak odczucia ludzkie, ale przedstawia się jako nadbudowa prawna, którą wola ludzka mogłaby manipulować tak, jak chce, pozbawiając je nawet jego natury heteroseksualnej. W Kościele natomiast wychodzi się od bezdyskusyjnego założenia się, że małżeństwo ma swoją prawdę, do której odkrycia i pogłębienia zmierzają harmonijnie zarówno rozum, jak i wiara, to znaczy wiedza ludzka, oświecona przez Słowo Boże, dotycząca rzeczywistości seksualnie zróżnicowanej mężczyzny i kobiety z ich głęboką potrzebą uzupełniania się nawzajem, definitywnego wzajemnego oddania się sobie i wyłączności. Tę prawdę o małżeństwie, która jest prawdą zarówno antropologiczną, jak też zbawczą, można odnaleźć już w Piśmie Świętym, które ukazuje małżeństwo w perspektywie stworzenia i odkupienia. Dla pozytywizmu prawność związku małżeńskiego byłaby jedynie rezultatem aplikacji normy ludzkiej, formalnie ważnej i skutecznej. W ten sposób rzeczywistość ludzka życia i miłości małżeńskiej pozostaje zewnętrzna w stosunku do instytucji prawnej małżeństwa. Tworzy się rozjew pomiędzy prawem i egzystencją ludzką, który neguje radykalnie możliwość ufundowania antropologicznego prawa. Zupełnie inna jest tradycyjna linia kościoła w rozumieniu wymiaru prawnego związku małżeńskiego w oparciu o nauczanie Jezusa, apostołów i ojców Kościoła. Widząc współczesne projekty prawne, wcześniej przeze mnie przywołane, naznaczone subiektywnym relatywizmem, tradycja Kościoła potwierdza z pewną jasnością charakter naturalnie prawny małżeństwa, to znaczy jego przynależność z natury do obszaru sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich. W tej optyce prawo splata się rzeczywiście z życiem i z miłością jako jego wewnętrzna konieczność. Ten aspekt należy podkreślić także w służbie społeczności cywilnej, który to jest jednocześnie świadectwem dla prawdy Ewangelii. W dzisiejszej kulturze prawnej wciąż potrzebny jest wkład chrześcijaństwa, które powinno połączyć w sobie aspekt racjonalności i wiary. Jeśli prawo chce jeszcze chronić rodzinę i nie tylko stwierdzić pewien rozwój i wspierać go poprzez normy bez poważnego myślenia w celu znalezienia alternatyw, potrzebuje wkładu chrześcijaństwa, które ukazuje ideał rodziny ufundowanej na małżeństwie. We współczesnej kulturze prawnej, szeroko nacechowanej relatywizmem, Kościół staje wobec potrójnego zadania.
musi nabrać odwagi. Kościół musi prowadzić dialog i Kościół musi formować. Nabrać odwagi, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie, proponować wizję ewangeliczną człowieka, dyskursie społecznym podnieść do znaczenia publicznego Ewangelię i wiarę chrześcijańską. Tak właśnie powiedział papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Oczywiście nie jest bezpośrednim zadaniem Kościoła tworzenie społeczności bardziej sprawiedliwej, nawet jeśli przynależy jemu prawo i obowiązek interweniowania o kwestiach etycznych i moralnych, które dotyczą dobra osób i społeczeństw. To jest przede wszystkim zadaniem świeckich wierzących, wychowanych w szkole Ewangelii, brać bezpośredni udział w działalności społecznej i politycznej. W swoim zadaniu nowej ewangelizacji Kościół jest wezwany do obrony godności i transcendencji osoby ludzkiej i uznania ich także na polu prawnym. Kościół musi głosić, że tylko w Jezusie człowiek może poznać pełnię swego powołania, ponieważ tylko Chrystus objawia człowieka człowiekowi. Kościół musi rozmawiać, prowadząc dialog jak równy z równym, który jednak nie ogranicza się tylko do krytyki tego, co złe, ale przedstawia propozycje prawdziwe i rozsądne, które nie bazują na analizie socjologicznej, co jest pokusą wielu, ale na przesłaniu ewangelicznym, przekonany, że głoszenie zasad moralnych, które są częścią tego przesłania, jest zadaniem Kościoła jako obrony godności ludzkiej. Wychodząc od Ewangelii, chrześcijanie głoszą we współczesnej debacie, że godność człowieka nie wynika z pozytywnego aktu prawnego, ale z tego, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Stąd prawa człowieka, które z tego faktu wynikają, nie są tylko ekspresją sprawiedliwości. Papież Benedykt XVI przemawiając na ten temat do Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 18 kwietnia 2008 roku, powiedział następująco. Doświadczenie nas uczy, że często legalność bierze górę nad sprawiedliwością. Wtedy, gdy nadaściwe naleganie na prawa człowieka sprawia, iż wydaje się, jakby one były wyłącznym rezultatem kroków prawnych lub normatywnych decyzji wydanych przez różne agencje tych, którzy są u władzy. Prawa człowieka, kiedy przedstawiane są jedynie w terminach prawnych, ryzykują to, że staną się słabymi predykatami oderwanymi od wymiaru etycznego i racjonalnego, który jest ich podstawą i celem. Także w tym dialogu kultura prawna wymaga oczyszczającej mocy wiary. Nie tylko w nauczaniu społecznym Kościół argumentuje, wychodząc od rozumu i prawa naturalnego, a więc od tego, co jest wspólnie naturze każdej istoty ludzkiej. Wie, że nie jest zadaniem Kościoła sprawiać, aby sama ta nauka miała znaczenie polityczne. Ona chce służyć formowaniu sumienia w polityce i wpływać na to, aby rosła czujność na prawdziwe wymagania sprawiedliwości i równocześnie gotowość do reakcji w oparciu o nie, również by sprzeciwia robić się do osobistej korzyści. Oznacza to, że budowanie sprawiedliwego porządku społecznego i państwowego, dzięki któremu każdemu byłoby dane to, co mu się należy, jest podstawowym zadaniem, które każde pokolenie musi na nowo podejmować. Ponieważ chodzi tu o zadanie polityczne,
Nie może być ono bezpośrednią misją Kościoła, ponieważ jednak jest to równocześnie pierwszorzędne zadanie ludzkie. Kościół ma obowiązek współdziałać przez oczyszczanie rozumu i formację medyczną, aby wymagania sprawiedliwości stały się zrozumiałe i politycznie wykonalne. Wreszcie jest też wyzwanie do formowania, ponieważ obowiązek zabiegania o ewangelizację kultury prawnej jest zadaniem, które dotyczy w pierwszej kolejności świeckich, zaangażowanych w politykę, legislację i prawoznawstwo. Trzeba uzdalniać ich do tego, aby nieśli na areopach świata prawnego światło przesłania ewangelicznego, a wraz z nim prawomocnego kryterium dla możliwości odróżnienia pomiędzy tym, co jest sprawiedliwe i tym, co jest niesprawiedliwe, pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy tym, co jest prawem i co nim być nie może. Dziękuję serdecznie za uwagę.